Kolejne spotkanie z Janem Pawłem II prezentuje naszego papieża Jana Pawła II jako Ojca Świętego Ludzi Młodych. Pontyfikat Świętego Jana Pawła II, jak wiemy, trwał prawie 27 lat. I od samego początku jego trwania to młodzi byli jego ukochaną, uprzywilejowaną grupą. Jan Paweł II to pierwszy papież, który osobno spotykał się z młodymi ludźmi, przemawiał do nich, nauczał, słuchał. Prawdziwym zaś fenomenem była niezwykła więź, jaka łączyła go z tą grupą wiekową, mimo tak wielu różnic w tym pokoleniowym. Mówił do nich: młodość to nie tylko pewien okres życia człowieka odpowiadający określonej liczbie lat, ale to czas dany i zadany zarazem przez opatrzność, kiedy to młody człowiek szuka odpowiedzi na podstawowe pytania. Szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować. Jednym ze znaków rozpoznawczych pontyfikatu Jana Pawła II były zainicjowane przez niego Światowe Dni Młodzieży. Prawdziwym fenomenem tych dni to uczestnictwo w tych spotkaniach ogromnych rzesz młodych ludzi, nawet wtedy, gdy papież dotknięty chorobą Parkinsona miał kłopoty z chodzeniem i mówieniem. Przypomnijmy, Światowe Dni Młodzieży zostały ustanowione w 1985 roku, bo tenże rok został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Z tej to okazji Jan Paweł II napisał list do młodych całego świata, Parati Semper. List rozpoczynał się słowami: abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was. Pisał w tym liście m.in. młodość jest to bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych ważnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości. Bardzo zachęcam was wszystkich do zapoznania się z treścią tego niezwykłego listu przesłania do młodych całego świata. I tak, wracając do Światowych Dni Młodzieży, życzeniem Jana Pawła II było, aby odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, zaś co 2 lub 3 lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. I tak oto Niedziela Palmowa stała się wielkim świętem młodych. Co oznacza Światowy Dzień Młodzieży? Na podstawie wypowiedzi samego Jana Pawła II, Dzień Młodzieży znaczy wyjście na spotkanie Boga. Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkanie ludzi młodych z całego świata, którzy razem ze swoimi opiekunami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Celem tej wielkiej wspólnoty jest słuchanie Słowa Bożego, udział w różnorodnych konferencjach, sprawowanie sakramentów, a nade wszystko radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Każde ze Światowych Dni Młodzieży miało swój hymn, hasło i symbol. Każdemu towarzyszył przekazany przez Jana Pawła II krzyż i wizerunek Matki Najświętszej Salus Populi Romani. Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbył się w Niedzielę Palmową w Rzymie w 1986 roku pod hasłem: abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was.
zaś pierwszym spotkaniem międzynarodowym było spotkanie w Argentynie, w Buenos Aires w 1987 roku pod hasłem „Abyśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”. Jan Paweł II podczas spotkań z młodymi mówił o pięknej miłości, czasem trudnej, o wymaganiach wobec siebie, o wolności, która ma granice i na straży której stoją przykazania. Wołał do młodych: „Drodzy młodzi przyjaciele, nie pozwólcie odebrać sobie tego największego bogactwa, jakim jest miłość. Nie wpisujcie w projekt waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej. Miłość współweseli się z prawdą. Szukajcie tej prawdy”. Papież nauczał o miłości, z której wszystko inne wypływa, która jest źródłem wszystkiego. Mówił: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją”. Bardzo wam polecam lekturę przemówień Jana Pawła II do młodych do przeczytania i osobistej kontemplacji bardzo indywidualnego z nim spotkania w Słowie, które przecież wam, młodym, pozostawił. Jan Paweł II był dla młodych przewodnikiem, nauczycielem, opiekunem, autorytetem. Stanowił dla młodych wzór i przykład człowieka silnej wiary i harmonii. Był wiarygodny. Życiem świadczył o tym, do czego przekonywał i co głosił. Był autentyczny i wierzył w młodych ludzi. Mówił: „Jesteście nadzieją Kościoła i świata. Jesteście moją nadzieją”. Podkreślić należy, że podczas każdej pielgrzymki do krajów na całym świecie zawsze odbywało się spotkanie z młodzieżą. Z pielgrzymek do Polski zapamiętamy oprócz zorganizowanych spotkań z młodymi dialogowanie z okna, na przykład w Krakowie czy w Warszawie. Od pierwszego spotkania tu w tym oknie minęło 23 lata. I mnie 23 lata przybyło. I ci, którzy wtedy, 23 lata temu, byli tu pod tym oknem franciszkańskim, mają też 23 lata więcej. Jest tylko jedna rada na to. To jest Pan Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żyć. To znaczy, pomimo starości, pomimo śmierci, młodość w Bogu. I tego wam wszystkim życzę, całej młodzieży krakowskiej i polskiej i na świecie. Reasumując, młodzi byli umiłowaną i uprzywilejowaną grupą podczas trwania całego pontyfikatu Jana Pawła II. Przeszedł on do historii jako pierwszy papież, który osobno spotykał się z młodymi, przemawiał do nich podczas każdej z pielgrzymek, a przede wszystkim zainicjował Światowe Dni Młodzieży, które stały się jednym ze znaków rozpoznawczych tego pontyfikatu. Gdy odchodził do domu ojca, jego ostatnimi słowami skierowanymi do tłumnie zebranej na placu Świętego Piotra Młodzieży były słowa: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Dlatego właśnie w wersetach litanii do świętego Jana Pawła II znalazło się wezwanie: „Święty Janie Pawle II, przyjacielu i wychowawco młodzieży”. I dzisiaj, gdy go nie ma wśród nas, sięgnijmy do spotkań z młodymi, zapoznajmy się ze słowami, które pozostawił, i spróbujmy wcielić je w nasze życie. Z miłością. Wasze powołania, wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważać, w jakim stosunku
na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas.